I witam wszystkich w ostatnim odcinku z tego WADA. Mianowicie sobie zagramy w mapę 15B Bowels of the Shadow Realm. To jest taka muzyka, która nie wiem skąd pochodzi, dlatego ją zastopuję teraz w tej chwili, stop mus. Nie będziemy jej słuchać, być może wstawię ją w postprocessingu, nie jestem jeszcze przekonany czy to zrobię, bo ona jest taka trochę chyba niefajna, ale... Dobra, i teraz tak, co to jest za mapa, zaraz się okaże. Zaraz wszystko tutaj stanie się jasne, co to jest za mapa. Proszę bardzo, czy już to rozpoznajecie? Tym. Ten czarny już zginął? Tak. A ty teraz jest to jeszcze bardziej znajome. Od razu niebieski klucz znalazłem. Plecak. Jeszcze jeden sekret powinien być w tym miejscu chyba. No. Supercharge. No. No to teraz już definitywnie to powinno być znane. Ponieważ to jest mapa 28 The Spirit World z Duma 2. Po chamsku zdrażnięta i przerobiona na moduł tego wana. Kurde, skleiłem prawie wszystko, co on we mnie posłał. Włącznie z tą akcją tutaj. Śmierdzące impety są. Wchodzimy po czerwoną zbroję. Teraz tak, strzelając tutaj otwieramy te drzwi. Mamy znowu te napalone panienki. Zabiłem ją. Więcej pająków. Tak, pająki najlepiej czajnym zabijać. To jest nauka, jaką można wyciągnąć z tego WADA też. Na końcu jest przycisk. Co jest lekką różnicą, ponieważ w oryginale było co innego tam. I wtedy mamy Megasphere. Także to jest Megasphere, który tylko dodaje życia. A w tym miejscu potrzebujemy czerwonego klucza. Dokładnie. I to jeszcze chyba też można otworzyć. O, właśnie w ten sposób. Tak? Dobrze. Czy coś wyciągnąłem stamtąd w ogóle? Kluczy na żadnych nowych nie mam. O nie, jestem co dymi krokami do nas. No, tym razem nie zadymił krukami, tylko puszczał sobie jakieś czerwone gwiazdki. Dobrze, to możemy otworzyć, to było na niebieski klucz, ale niebieski klucz mamy, także możemy tutaj wejść. I teraz tak, tutaj skorzystamy z amuletu Anubisa. Jak grałem pierwszy raz, no to też tak zrobiłem. Albowiem tutaj w ogóle jest pusia, nie? Czy mam amulet niewrażliwości? Tak, mam. Pierwsze było zmarnowane. Ogólnie dużo zmarnowane strzałów na sobie. Co ja najlepszego robię? To się zaraz bardzo się skończy. Chyba zabiła tą dziewczynkę jedną. Jeszcze jeden god. Dobra. Użyję go i użyję bezerka i
Po prostu ją potnę na kawałki. Umarła. Do mieczy próbowała. Zgiń, sukubie anime. Jeszcze jeden żyje. Tam. Co z snajperką? Prosto w dupsko prawie. Zaraz dostanę tym strzałem, bo nie widzę, gdzie on leci. Dobra, nie dostałem. Tu już była amunicja do BFG. No i idziemy sobie tędy, tędy, tędy i tutaj mamy kolejne charakterystyczne pomieszczenie. Oczywiście, zerżnięte. Wsiadamy na tron. Wciskamy te przyciski dwa. Jeden, drugi, drugi wypuści nam nieprzyjaciół, których natychmiast zabijemy. Jeszcze ten tutaj jest. Mudokon. Dobrze, rozsypał się i jeszcze mam jedynego goda tutaj. Czy można się nachapać godów w tej planszy? Dobra, mamy żółty klucz. Nie chciałem strzelać. Mamy żółty klucz. Dobrze, że przy ścianie tego nie zrobiłem. Idziemy tędy. Tu jest jeszcze jeden berserk, jakby ktoś chciał. Dobrze, jak widać, berserków nie brakuje. I żółty klucz wykorzystujemy tutaj na początku mapy. I oczywiście tak jak w oryginale i tutaj możemy się spodziewać niecnego podstępu. O, chyba kolega go zabił. A właściwie ten ksiądz, co puszcza kruki. No i teraz tu. I tutaj też jest niecny podstęp oczywiście. Ale sobie wypłaciłem. Ale widać, jakie te rakiety są słabe. Przynajmniej. Mamy teraz czerwony klucz, który wykorzystujemy gdzie? Tam. Czyli tu. 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 Jest kolejny Illithid. Dobra, zaraz umysłów. Umarł i zostawił po sobie ciało Hell Knighta. No i to było to, co chciałem pokazać. To było z alternatywnej ścieżki mapa, także ten, kto by podjął alternatywną ścieżkę, wchodząc do tego portalu śmiesznego, to by właśnie się znalazł tutaj. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Temple of the Lizard Man i zakończymy sobie w tej chwili tę serię. Zapraszam do następnej, jakakolwiek ona by nie była.